Szczęść Boże, coś wam powiem. Tak sobie myślę o tych dzisiejszych słowach Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jednocześnie myślę o słowach młodzieży, która w jakiś sposób buntuje się na wiarę i Kościół, mówiąc, że nikt nie pytał ich o zdanie w sprawie chrztu. Jest powiedzenie, że ryby i dzieci głosu nie mają. Rodzice dają dzieciom to, co mają najcenniejsze. Ale już na synodzie w Kartaginie w 252 roku w uchwale synodalnej wyjaśniono, że niemowlęta są równe ludziom dorosłym zarówno w ludzkiej godności, jak w powołaniu do życia wiecznego. Na tym samym synodzie 60 biskupów upomniało duszpasterza, że zwlekał z chrztem dziecka aż 8 dni od urodzenia. Wiadomo więc, że małe dzieci nie są w stanie samodzielnie przeżyć na świecie, ale są uzależnione od rodziców. Wszystko od nich otrzymują. I oby te dary były mądre, a nie tylko spełniały zachcianki dzieci. Jednym z tych darów jest właśnie wiara, którą rodzice swoim przykładem powinni udzielać dzieciom. Z tym bywa jednak różnie. I kiedy Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, bo one w swej beztrosce nie są podejrzliwe, dzieci znajdują w Jezusie najlepszą drogę do odkrycia swojego boskiego synostwa. Jednocześnie dorośli, zwłaszcza rodzice, są wezwani do ułatwiania tego spotkania, aby i oni mogli odkryć na nowo to samo synostwo. Można więc powiedzieć, że dzieci w jakiś sposób torują drogę rodzicom do przeżywania wiary na takim poziomie wewnętrznym, a nie tylko jako zwyczaju. Panu Jezusowi chodzi również o to, żeby ludzie dorośli, a zwłaszcza rodzice, nie utrudniali dzieciom rozwoju religijnego. Byle jaka wiara rodziców, brak modlitwy w domu rodzinnym, luźny tylko związek z Kościołem, opuszczanie niedzielnej mszy świętej, no z pewnością nie pomagają dziecku w tym, żeby zbliżyło się do Boga i w jaki sposób się z Nim zaprzyjaźniło. Tacy rodzice niestety przeszkadzają swoim dzieciom przyjść do Jezusa. Jeszcze jedna myśl z tego dość krótkiego fragmentu to sama sytuacja. Dotychczas słyszeliśmy o tych, którzy przychodzili do Jezusa, by coś zyskać, by ich uzdrowić. Przynoszono ludzi chorych, by Jezus kładł na nich ręce. A dzieci? One przychodzą, by cieszyć się z obecności Jezusa i otrzymać błogosławieństwo. Bo tym jest właśnie położenie ręki na głowie jako znak udzielenia łaski. Sam praktykuję ten gest, zwłaszcza gdy dziecko wraz z rodzicem przychodzi w czasie Komunii Świętej. Dorosły otrzymuje ciało Chrystusa, a pociecha, dobre słowo i ten znak krzyża na czole. Czasem wręcz czekają na to, żeby ich zauważyć, że także one stanowią część naszej wspólnoty. I to bardzo ważną część. Bo jakby nie było, dzieci ufają swoim rodzicom, a my powinniśmy ufać Bogu właśnie na wzór tych najmniejszych. To dzisiejsze spotkanie Jezusa z dziećmi było manifestacją tego, czym jest Królestwo Niebieskie na ziemi. A jednocześnie jest odbiciem tego, czym będzie w wieczności dla tych, którzy zachowywali się przed Bogiem jak dzieci. Nasza wiara musi być prosta i jednoznaczna, bez asekurowania się, bez pozorów. Takiej wiary oczekuje od nas Pan Jezus.